Bajki malutkie! Bajki malutkie? No, malutkie. W takim razie ja dziękuję, do widzenia! Czekaj, czekaj, no! Malina Prześluga napisała kiedyś takie cudowne bajki, to się nazywało Nowe Bajki. I wybrałam trzy na taki pierwszy pokaz właśnie tutaj nad Jeziorem Rusałka. Majko, dokąd to? No na to śliczne, różowe zwierzątko. A co? Anico, nie ma różowych zwierzątek. Maciek, przecież to zwierzątko ma oczka, nosek, uszka. Jest najprawdziwszym i najsmaczniejszym różowym zwierzątkiem. Tytuł daliśmy Bajki Malutkie, ponieważ bohaterami tych bajek często są właśnie takie małe postaci jak pchła, no Rumek Rumuet może jest troszeczkę większą postacią, ale też Włos Patryk. Także te pierwsze trzy historie to właśnie Bajka i Majka, której bohaterką jest pchła, rozczarowany Rumek Rumuet i Włos Patryk. Co jest? Nie jęcz! Nie mogę znaleźć mojego braciszka. Jak nie mogę, podnieś nogę! Ponieważ bohaterami tych bajek zawsze jest jedna osoba, ona jest opowiadana w pierwszej osobie, w związku z czym wpadłam na pomysł, że aktor może opowiedzieć sam jeden swoją historię, swoją bajkę przy pomocy takiej lekkiej pozostałych kolegów. A jesteś! To jest pewnie bajka o rycerzu w złotej zbroi i jego wiernym, nieistotnym koniu. Chociaż żyję w krainie czarów, jestem bardzo rozczarowany. Ma to być cykl takich sześciu bajek, granych w dowolnej konfiguracji, tak żeby właśnie aktorzy, jeżeli nie pracują przy innych projektach, nie grają w innych spektaklach, mogli wyjść w przestrzeń publiczną, zagrać w plenerze, zagrać w szpitalu, zagrać w jakimś domu kultury, może nawet w przedszkolu. Pustki smak dobrze znam, gdy ty jesteś gdzieś tam. Zupełnie sam.